Katarzyna Dowbor przeżyła ostatnio potworny stres. O wszystkim opowiedziała dopiero po operacji. Co się wydarzyło? Katarzyna Dowbor ma dużą rodzinę, mieszka razem z ukochaną mamą i córką Marią. Ma też stały, regularny kontakt z synem Maciejem, jego żoną Asią oraz wnuczkami, Janiną i Heleną. Tak naprawdę jej rodzinny krąg jest jednak dużo większy. Chodzi o jej zwierzęta, które zresztą zostały ujęte w testamencie. To jest podstawa, bo zwierzęta nie są rzeczami. Jeżeli właściciel zostawił po sobie spadek, to zwierzęciu coś się należy. To przecież członek rodziny. Jeżeli je bierzemy do siebie, to należy im zapewnić godną starość. Przeraża mnie to, jak ludzie są pod tym względem nieodpowiedzialni. Wyjaśniła w rozmowie z portalem fakt. Jak widać, 65, letnia prezenterka przygotowała bliskich na każdą ewentualność. Czasem jednak problemy pojawiają się zupełnie niespodziewanie. Kasia otacza się w domu całym stadem ukochanych zwierząt, to konie, koty i psy. W czerwcu 2023 roku straciła jednego z czworonożnych przyjaciół, Benia, czyli bernońskiego psa pasterskiego, który zmarł w wieku 9 lat. Dowbo rozpaczała wtedy bardzo długo. Do bólu, jakiego wtedy doświadczyła, nawiązała w tym roku wdając się w spór z Jerzym Bralczykiem po jego kontrowersyjnej wypowiedzi na temat zwierząt jednak nie jestem w stanie udawać że nic się nie stało stało się zwierzęta nie zdychają tylko umierają tak samo czują jak my cierpią kochają i umierają jak my słowo zdychać jest poniżające lekceważące i obraźliwe trzeba być człowiekiem bez serca i bez empatii by używać go wobec zwierząt czy ludzi Mój benio umarł rok temu i ciągle go opłakuje. Pepe odszedł. Umarł i jest w moim sercu. Panie profesorze, szacunek należy się naszym braciom mniejszym i w tym przypadku w nosie mam poprawność językową. Grzmiała w sieci katarzyna. Teraz prezenterka miała zupełnie nowe troski. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale stres był ogromny, co było przyczyną operacji. Kilka miesięcy po odejściu psa Benia w domu Dowbor pojawił się szczeniak tej samej rasy. 3.5 miesięczny psiak otrzymał imię Stefan. 10 kwietnia tego roku obchodził pierwsze urodziny, o czym Katarzyna poinformowała z wielką dumą. Teraz to już potężny, puchaty pies przepełniony miłością, co widać na zdjęciach i nagraniach. Niestety ostatnio znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. Teraz kiedy stres i emocje już opadły, mogę wam powiedzieć, że było naprawdę śle. Stefan miał skręt jelit. Na szczęście jest już po operacji. To dla tak dużych raz jest bardzo niebezpieczne. Szybka interwencja znakomitej pani chirurgu ratowała mu życie. Stefanek jest już zdrowy, ale będziemy pilnować, żeby nic mu się nie stało, powiedziała z wielkim przejęciem prezenterka. Na nagraniu, jakie udostępniła możemy zobaczyć wspomnianego Stefana. Humor wyraźnie mu dopisuje, a jedynym śladem po pilnym zabiegu jest pooperacyjny kaftanik. Redakcja trzyma kciuki za zdrowie.